Człowiek z Flores albo opowieść o ostatnich hobbitach. Realizacja. Metrów sześciennych objętości. 3 razy mniej niż nasza. To odkrycie było czymś nadzwyczajnym. Gdy robotnicy zobaczyli czaszkę, zawołali mnie i zszedłem do wykopu. Zastanawiałem się, czy to czaszka małpy, czy człowieka. Wyglądała mi na ludzką, ale z powodu jej rozmiarów sądziłem, że należała do dziecka, może 10-letniego. W hotelu, gdy ją oczyściliśmy, okazało się, że są w niej zęby. I to zęby człowieka dorosłego, liczącego sobie 20-30 lat. Było nas wtedy 5 badaczy, uszczęśliwionych i zaskoczonych znaleziskiem, które wciąż budzi mnóstwo pytań. Kości należały do dorosłej kobiety, mającej niespełna metr. Dziś jest to wzrost 6-latka. Kobiety są o wiele wyższe. Z pewnością nie jest to czaszka niemowlęcia, dziecka, ani człowieka niedorozwiniętego. Należała do normalnej, dorosłej istoty. Do hobbita. Za sympatycznym przezwiskiem długo kryła się zasadnicza wątpliwość, czy mamy do czynienia z nieznanym gatunkiem, czy z chorym przedstawicielem człowieka współczesnego. W toku prac wykopaliskowych w jaskini znaleziono szczątki innych istot tego samego wzrostu – kości udowe, piszczele, miednice. Po wieloletnich sporach specjaliści powoli uzgadniają wspólne stanowisko. Szkielety nie wykazują cech patologicznych, np. karłowatości. Należą do nieznanego gatunku człowieka. Dlaczego jesteś taki mały? Ledwie cię odkryliśmy, a już budzisz tyle pytań i stwarzasz tyle problemów. Nie wiadomo, gdzie cię zaklasyfikować. Musisz trochę poczekać, aż znajdziemy ci miejsce w drzewie genealogicznym gatunku ludzkiego. Zagadkowe stworzenie tak różni się od nas i od znanych hominidów, że trudno określić, skąd i od kogo pochodziło. Przed jego odkryciem paleontolodzy postrzegali historię człowieka jako ciąg pojawiających się i znikających gatunków. Wśród naszych licznych przodków jest słynny australopitek Lucy, który żył około 3 700 000 lat temu. Po nim także na terenie Afryki pojawili się Homo habilis, Homo ergaster i Homo erectus, którego ostatnie ślady pochodzą sprzed 80 tysięcy lat. W międzyczasie narodził się Neandertalczyk, by zniknąć 28 tysięcy lat temu. Nasz gatunek Homo sapiens również pochodzi z Afryki i już 120 tysięcy lat podbija całą planetę. Od wyginięcia Neandertalczyka zostaliśmy jedynym przedstawicielem rodzaju Homo na Ziemi, wyposażeni w mózg, który w toku ewolucji stawał się coraz większy. Odkrycie człowieka z Flores wstrząsnęło obowiązującymi teoriami. Był on niskiego wzrostu, miał mały mózg i żył 17 tysięcy lat temu, a może w czasach jeszcze mniej odległych. Do której gałęzi naszego drzewa genealogicznego należy? Czy to możliwe, że żył obok nas? Jego śladów szukamy na wyspie Flores, górzystej, wulkanicznej, położonej na końcu świata, porośniętej tropikalną florą i zamieszkanej przez niezwykłą faunę, między innymi smoki z Komodo. Tutejsza ludność, zanurzona w żywej tradycji, z pokolenia na pokolenie przekazuje zadziwiające historie o porośniętych futrem przodkach.
Saya dengar. Dengar cerita Raden. Pamiętam opowieści mojej babki o człowieku, który żył w lesie. Nazywano go Empu Padżu. Był pokryty sierścią i jadł surowe mięso. Potem stał się taki jak my. Gdy zaczął jeść mięso gotowane, stracił owłosienie. Słyszałem o tym od babki. W naszej rodzinie wszyscy powtarzają tę historię. Przekazujemy ją kolejnym pokoleniom, bo każdy musi ją znać. Na styku legend i twardych naukowych faktów ekipa Mike'a Morwooda, który swym odkryciem wywołał całe to zamieszanie w paleontologii, próbuje wyjaśnić zagadkę pochodzenia człowieka z Flores. Cofając się o tysiąclecia, archeolodzy tropią ślady, które hobbit mógł zostawić w grocie Liang Bua. To przyjemne miejsce do życia. W innych jaskiniach są rumowiska albo przykra woń. Ta grota dzięki szczególnym uwarunkowaniom jest idealnym schronieniem. Liang Bua znaczy chłodna jaskinia. I rzeczywiście, teraz na zewnątrz jest cieplej. Ale gdy tam temperatura spadnie, tutaj wciąż będzie ciepło. W grocie panują też idealne warunki do pracy archeologów. W sedymentach jaskiniowych zachowały się nagromadzone przez wieki ślady obecności hominidów. Jeśli będziemy kopali tutaj, dotrzemy pod złoże osadów, tam gdzie znaleźliśmy warstwy kulturowe w sektorze 7. Są identyczne z warstwami sektora 1, gdzie w roku 2003 sięgnęliśmy głębokości 160 cm. Warstwy regularnie opadają w kierunku skały. Tu już powinny się pojawić artefakty. Możliwe. Pobierzemy próbki pod tym głazem. Około 12 tysięcy lat temu to idealne miejsce do życia zniszczył potężny wybuch wulkanu. Ślady kataklizmu widoczne są na głębokości 6 metrów. Tutaj sami możecie wszystko zobaczyć. W ścianie wykopu wyraźnie widoczna jest gruba, ciemna warstwa popiołu. Tworzy ją tuf, pochodzący z wybuchu wulkanu. Rozdziela ona warstwy należące do dwóch różnych epok geologicznych. Holocenu, czyli epoki najmłodszej, trwającej po dziś dzień, i Pleistocenu. To w Pleistocenie żył człowiek z Flores. Jego ślady nie występują powyżej warstwy popiołu. Tam znajdujemy tylko szczątki człowieka współczesnego. W warstwie popiołu także niczego nie ma. Wulkan musiał znajdować się w pobliżu jaskini, niedaleko stąd. Po erupcji ludziom i zwierzętom brakowało tu z pewnością pożywienia, pitnej wody i miejsca do życia. Dopiero długi czas po wybuchu okolica znów zaczęła się nadawać do zamieszkania. Nie wiemy, czy Homo floresiensis całkowicie wyginął wskutek kataklizmu, czy część populacji przeżyła i przeniosła się w inne rejony. Nie wiadomo. Ani w grocie, ani w jej okolicy nie występują żadne materialne ślady niewielkich hominidów, które pochodziłyby z czasów po erupcji wulkanów. Archeologiczne artefakty w postaci kamiennych narzędzi znajdowane są tylko w głębszych, a więc starszych warstwach osadów.
Dzięki przeprowadzonym badaniom wiadomo, że ukryta pod ziemią jaskinia istniała już 400 tysięcy lat temu. 200 tysięcy lat temu dolinę przecięła rzeka, otwierając grotę. W naniesionych przez wodę osadach występują artefakty. Mamy zatem pewność, że już 200 tysięcy lat temu przedstawiciele hominidów zamieszkiwali okolice jaskini. Byli to prawdopodobnie przodkowie człowieka z Flores, ale nie pozostały po nich żadne kości. Bez zbadania szczątków nie można stwierdzić, kim były owe hominidy. Tymczasem do tej pory nie znaleziono poza grotą żadnych fragmentów szkieletów. Ale nieco dalej, w kotlinie Soa, odkryto narzędzia kamienne sprzed aż 800 tysięcy lat. Artefakty liczą się już w tysiące. Przy odrobinie szczęścia natrafimy w końcu na szczątki hominidów, od których mógł pochodzić człowiek z Flores. W tej chwili trudno powiedzieć, do której gałęzi naszego drzewa genealogicznego zaliczyć te niewielkie istoty. Za kolebkę wszystkich gatunków praczłowieka paleontolodzy uważają Afrykę. Jako pierwszy opuścił ją Homo ergaster 1 900 000 lat temu. Ekspansję na tereny Azji aż po wyspę Jawa kontynuował jego potomek Homo erectus, który zniknął z powierzchni Ziemi około 80 tysięcy lat temu. Od ponad 100 lat wiadomo, że Homo erectus żył na wyspach Indonezji przez co najmniej milion lat. Wiadomo, że ten rejon świata zawsze zamieszkiwały różne gatunki hominidów. Przez długi okres był to Homo erectus, a znacznie później pojawił się i dotarł w te okolice człowiek współczesny Homo sapiens. W odniesieniu do człowieka z Flores mamy zasadniczo dwie hipotezy. Z pewnością ani on nie pochodzi od Homo sapiens, ani my nie pochodzimy od niego. Być może jest gatunkiem Homo erectus, a ściślej jego karłowatym potomkiem. Populacja Homo erectus, obecna w Azji Południowo-Wschodniej, mogła około 800 tysięcy lat temu dotrzeć na wyspę Flores. Potwierdzają to liczne kamienne narzędzia z tego okresu. Kolejne pokolenia migrantów żyjące w odizolowanym ekosystemie karłowaciały, aż w rezultacie 800 tysięcy lat później narodził się Homo floresiensis. Gdyby Homo erectus rzeczywiście był przodkiem człowieka z Flores, można by hobbitowi znaleźć miejsce w naszym drzewie genealogicznym. Geolog Anthony Juby Antono zabiera nas z powrotem na wyspę Jawa. Dokąd jedziemy? Do Punung, na południe wyspy. Będziemy kierowali się na wschód od Jogjakarty, w rejon wzgórz wapiennych, które są typowym przykładem form krasowych. Jest w nich bardzo dużo jaskiń. Tu się zatrzymamy. Będziesz mógł sfilmować krajobraz. Wzniesienia o charakterystycznej rzeźbie powstały ze skał wapiennych, utworzonych wskutek nagromadzenia na morskim dnie szczątków organizmów kopalnych. Kras ciągnie się od Wonosari aż po Pacitan. Obszar ten nosi nazwę Krainy Tysiąca Wzgórz. W licznych jaskiniach regionu od ponad 30 lat trwają wykopaliska.
Uczestniczą w nich studenci, wolontariusze i uczeni z całego świata. Wydobywają z ziemi kamienne narzędzia i kości. Każde znalezisko zostaje opisane i skatalogowane. Nad pracami czuwa profesor François Sema. Wszyscy tu wiedzą o odkryciu na Flores śladów sprzed 850 tysięcy lat. 850 tysięcy lat temu na jawie żyła duża populacja Homo erectus. Narzędzia sprzed 850 tysięcy lat znajdowane na Flores można z dużym prawdopodobieństwem przypisać przedstawicielom tego gatunku. Ale nie ma pewności, że człowiek z Flores pochodzi od twórców owych narzędzi. Skoro hominidy raz dostały się na wyspę, mogły to robić wielokrotnie. Czy przodkami Homo floresiensis byli pierwsi mieszkańcy wyspy, czy ludzie, którzy pojawili się później? To wielki znak zapytania. Nie ma pewności co do pokrewieństwa między człowiekiem z Flores a Homo erectus z jawy. Kolejną przeszkodę w poszukiwaniu przodków hobbita stanowi liczba wysp w tym regionie. Są ich tysiące. Trudno więc ustalić drogę migracji hominidów. Sprawę komplikuje jeszcze fakt, że poziom mórz regularnie rósł i opadał w cyklach trwających po 100 tysięcy lat. W konsekwencji zmieniała się linia brzegowa wysp, pojawiały się i znikały przejścia między nimi. Zdaniem geologów, Flores nigdy nie miała połączenia ze stałym lądem, nawet w okresie zlodowacenia, gdy lustro wody znajdowało się 120 metrów niżej niż dziś. Zawsze była wyspą. Skąd więc wzięli się na niej jej niezwykli mieszkańcy? To oczywiste, że musieli pokonać cieśniny, choć jeszcze nie wiemy w jaki sposób. Być może dryfowali na unoszonych przez wodę wiązkach gałęzi mangrowców. Z pewnością nie była to przemyślana nawigacja, ale może prądy morskie sprzyjały bardziej lub mniej przypadkowej migracji na wyspę Flores. Wiadomo więc, że to drogą morską jacyś praludzie dotarli na wyspę. Nie wiadomo jednak ani jakiego byli gatunku, ani którędy wędrowali. A czy na podstawie rozmiarów Homo floresiensis można wysnuć wnioski o wielkości jego przodków? Bez wątpienia byli mali i bardzo pierwotni. Może o 30% więksi niż człowiek z Flores. Karłowaci ludzie, gigantyczne szczury, ogromne jaszczurki, miniaturowe słonie. Wydaje się, że wyspę zamieszkiwały baśniowe stwory. Ale ewolucja wielkości ciała jest zjawiskiem dość częstym. Na wyspach całego świata obserwuje się proces karłowacenia dużych ssaków. W różnych miejscach globu spotykamy miniaturowe słonie, hipopotamy, jelenie czy świnie. Przyczyną są ograniczone zasoby oraz brak naturalnych wrogów. Jawę zamieszkują tygrysy i lamparty, których tu nie ma. Dlaczego słonie są duże? Ponieważ żyją w środowisku obfitującym w pokarm, a dzięki swojej masie mogą się bronić przed drapieżnikami. Na wyspie Flores zagrożenie mogą stwarzać warany i niedostatek pożywienia. Zmniejszenie rozmiarów jest zatem bardzo korzystnym rozwiązaniem. Stegodony żyły początkowo w kotlinie Soa i były wielkości słonia indyjskiego. W ciągu 600 tysięcy lat zmniejszyły się o 30%, a około 100 tysięcy lat temu zasiedliły te okolice.
Kalau dewasa cuma sebesar kerbau. Dorosłe zwierzęta osiągały rozmiary udomowionej formy bawołu indyjskiego. Większość kości, od dawna znajdowanych w jaskiniach, należała do młodych stegodonów. Rzadkością są szczątki osobników dorosłych. Wydawało się to dziwne, dopóki nie odkryto człowieka z Flores. Gdy znaleziono szkielet hobbita, stało się jasne, że tak mali myśliwi musieli łowić mniejszą zwierzynę. Orangnya kecil, sehingga cuma memburu anak-anak stegodon tentunya. Nam. Ungkul yang cekal. Masuk lah, pasti. W jaskini pracują mieszkańcy pobliskich wiosek. Po 3 tygodniach usuwania wyższych pokładów ziemi odsłonili warstwy współczesne człowiekowi z Flores. Wydobywane są z nich tysiące kości zwierzęcych. Żmudna klasyfikacja i oznaczanie znalezisk zaczyna się tutaj. Ciąg dalszy nastąpi w Dżakarcie. Wstępnie sortuje materiał dla paleontologów. Jest go mnóstwo. Tu mamy kość ze skrzydła niewielkiego ptaka. To fragment miednicy żaby. A to szkieletu dużego nietoperza. Ci dawni ludzie byli inteligentni. W roku 2003 znaleźliśmy kręgi stegodona noszące bardzo wyraźne rysy. Są to ślady narzędzi. Dowodzą one, że po zabiciu zdobyczy myśliwi oddzielili mięso od szkieletu za pomocą zaostrzonych kamieni. Wynika z tego, że Homo floresiensis potrafił planować złożone operacje, takie jak zespołowe polowanie na dużą i niebezpieczną zdobycz. Większość z tysięcy zwierzęcych szczątków kostnych nosi ślady nacięć. Oznacza to, że człowiek z Flores posługiwał się narzędziami. Są one zresztą wydobywane z ziemi. Oto narzędzie używane przez Homo floresiensis. Jest jeszcze trochę brudne, ale widać, że kamień jest dość jasny, barwy czekoladowej. Narzędzie powstało z odłupka odbitego tłukiem. Takie kamienie były używane przez cały Pleistocen. Są niewielkie w odróżnieniu od narzędzi znajdowanych w młodszych warstwach. Nadawano im kształt, który umożliwiał kawałkowanie dużych zwierząt w rodzaju waranów z Komodo lub młodych stegodonów. Kamień jest bardzo ostry. Służył do cięcia skóry i mięsa lub do obróbki drewna. Dobrze byłoby znaleźć ślady krwi zwierząt upolowanych przez hobbitów i zrobić badania DNA. Ale to jeszcze ciągle przed nami. Niewielcy mieszkańcy wyspy potrafili wytwarzać narzędzia, rozpalać ogień i polować na zwierzęta kilka razy większe od siebie. Dokonywali tego mimo bardzo małego mózgu, który uważa się za jednoznaczny z małymi zdolnościami umysłowymi. Co więcej, ich mózg znacznie się różnił od naszego.
Mózg człowieka współczesnego jest kulą. Jego płaty są bardzo zwarte. Nie leżą płasko, jedne obok drugich. Podstawa czaszki tworzy wypukłość, która powoduje, że płaty układają się kuliście i ciasno do siebie przylegają. Tymczasem odlew endokranialny człowieka z Flores wskazuje na znacznie wydłużony kształt mózgu. Jego podstawa jest w niewielkim stopniu zamknięta. To cechy typowe dla istoty dość archaicznej. Nadal nie znając przodków hobbita z Flores, mamy przynajmniej świadomość jego pierwotnej natury. Naukowcy tymczasem badają kolejne tropy. Jeden w miarę kompletny szkielet oraz pojedyncze kości innych osobników służą do porównania Homo floresiensis z człowiekiem współczesnym. Homo floresiensis miał zaledwie metr wzrostu, ale gdyby stanął obok równego mu wzrostem człowieka współczesnego, bardzo by się od niego różnił sylwetką. Z powodu kształtu kości udowej, jego dolne kończyny wydają się za krótkie w stosunku do górnej części ciała. To charakterystyczna cecha pierwotna widoczna u małp i pierwszych hominidów, takich jak Lucy, żyjąca 3 miliony lat temu. Ona także miała tylko metr wzrostu i bardzo krótką kość udową. Praludzie różnią się od nas nie tyle karłowatym wzrostem, ile zupełnie innymi proporcjami ciała. Nie przypominają dzisiejszego człowieka, nawet gdyby był on wyjątkowo niski. U współczesnych ludzi, niezależnie od tego, czy mają metr czy dwa metry wzrostu, długość stopy jest równa połowie długości uda. U człowieka z Flores prawie 3/4. Jego stopy wydają się więc nieproporcjonalnie duże w stosunku do nóg. Szkielet wykazuje cechy bardzo pierwotne, bardzo archaiczne. Trochę przypomina najstarszego australopiteka, bliżej mu do niego niż do Homo erectus. Hipoteza, że jest dalekim potomkiem Homo erectus, wydaje się logiczna, ale mnie nie przekonuje, skoro człowiek z Flores ma bardziej archaiczną budowę niż Homo erectus. Co do Homo habilis, skąd by się tu wziął? A australopitek? Nie wiem. Właściwie nic nie wiadomo. Podsumujmy. Anatomia Homo floresiensis wykazuje cechy na tyle pierwotne, że nie może on pochodzić ani od Homo sapiens, ani od Neandertalczyka. Nawet Homo erectus wydaje się zbyt zaawansowany ewolucyjnie, by być jego przodkiem. Z kolei Homo habilis nigdy nie znalazł się poza Afryką. Człowiek z Flores ma proporcje ciała zbliżone do pierwszych hominidów, które pojawiły się wiele milionów lat temu, i żył jeszcze długo po narodzinach człowieka współczesnego. Archeologia i paleontologia nie potrafią na razie rozwiązać tej zagadki. Czy są jakieś inne tropy? Trzeba próbować. Mając do czynienia z taką niewiadomą, warto sprawdzać wszelkie domysły. Trudno przewidzieć, co w końcu rzuci światło na tajemnicę obecności tych hominidów w tutejszej jaskini. Jeśli miejscowe legendy mogą w tym pomóc, czemu nie? Wydaje się dziwne, że naukowcom zaprzedanym racjonalnemu rozumowaniu wskazówek miałoby dostarczyć ludowe bajanie. Ale na Flores tradycje są bardzo żywe i bogate. Jak wyspa długa i szeroka, w podaniach i baśniach pojawiają się leśne stworzenia porośnięte futrem. Na wschodzie nazywane są Ineveo,
w centrum Ebu Niu lub Ebu Gogo, a na zachodzie Empu Paju. Opowieści o nich od 30 lat zbiera antropolog Gregory Force. Jest specjalistą w dziedzinie kultury wyspy Flores. Długo przed odkryciem w jaskini Liangbua słyszał o niewielkich, owłosionych mieszkańcach okolicznych lasów. Wprawdzie bajki o skrzatach znane są na całym świecie, ale tutaj nabierają zupełnie innego wydźwięku. Warto zbadać związek między znaleziskami paleontologicznymi a wyobrażeniami obecnymi w lokalnym folklorze. Pamiętajmy, że na wschodzie Indonezji, na wyspach Timor i Sumba, Homo sapiens żyje od 40 tysięcy lat. Możliwe więc, że Homo floresiensis spotkał się z człowiekiem współczesnym na wyspie Flores. Być może to dało początek opowiadanym tutaj legendom. W podaniach przekazywanych ustnie z pokolenia na pokolenie mieszkańcy wiosek z okolic groty Liangbua wspominają o swoim przodku Empu Paju. Miał bardzo długie i gęste futro na całym ciele. Natknęło się na niego dwoje dziewcząt z wioski. Wystraszone chciały uciec, ale ciekawość wzięła w końcu górę. Dlaczego? Ponieważ zupełnie nie przypominał żadnego ze stworzeń widywanych w okolicy. Bardzo się różnił od normalnych ludzi. Przede wszystkim z powodu futra. I ta zarośnięta istota woła dziewczęta i mówi: nie bójcie się, jestem taki sam jak wy. Nic wam nie grozi, nie uciekajcie. To był mieszkaniec lasu, leśny człowiek. Istota z lasu, o której mówimy, jest stworzeniem prymitywnym. Musiała mieć gęste i długie futro, bo żyła w lesie, jak zwierzę. Pytałeś, dlaczego teraz nie mamy futra, choć miał je nasz przodek? Otóż on po upolowaniu zwierzęcia ciął mięso i jadł na surowo. Owłosienie stracił wtedy, gdy zaczął gotować strawę. Możliwe, że spowodował to dym. W każdym razie za sprawą ognia Empu Paju zrzucił futro. Dlatego jego potomkowie już nie są owłosieni. Nasze babki opowiadały też, że leśny człowiek nie był w stanie unieść najmniejszych przedmiotów. Ale dom, taki jak ten, mógł sobie zarzucić na plecy jedną ręką. Nie był za ciężki. Jest jeszcze tamten głaz. To on go przyniósł. My nie dalibyśmy rady, ale on nosił takie kamienie, jak gdyby nigdy nic. Empu Paju miał czworo dzieci. Od tej czwórki pochodzą wszyscy tutejsi ludzie. Wszyscy jesteśmy jego potomkami. On, ja, on. Należymy do jednego rodu. A naszym przodkiem jest Empu Paju. Itu satu keturunan dari Empu Paju.
It's a myth. It's an origin. To mit o pochodzeniu. Wiele rodzin w regionie Mangarai, a więc niedaleko jaskini Liangpua, uważa Mpupadżu za swojego przodka. Ze względu na wygląd nazywano go Manusia Hutan, co znaczy leśny człowiek. Leśny, ponieważ był porośnięty długim, gęstym futrem. W micie zebrano różne elementy dotyczące praprzodka. Pod imieniem Mpupadżu nie kryje się jakaś grupa istot człekopodobnych, ale jeden bohater, jedna postać. Stracił on zwierzęce futro i stał się prawdziwym człowiekiem, który przyswoił sobie kulturę, zapanował nad ogniem, nauczył się gotować, zdobył wiedzę i rozmaite umiejętności. Mpupadżu ma wprawdzie cechy istoty pierwotnej, na przykład futro, ale w mitach występuje zawsze w pojedynkę. Trudno jednoznacznie powiązać go z populacją Homo floresiensis. Tym bardziej, że przypisuje mu się nadprzyrodzone moce, przez co nie wygląda na realne stworzenie. Tymczasem w wiosce Boawai u stóp wulkanu Ebulobo krążą inne opowieści. To nie są bajki, lecz nasza historia. Byli porośnięci futrem. Wyglądali jak małpy. Tylko ich twarze nie przypominały małpiego pyska. Były nieco wydłużone. Nigdy tych stworzeń nie widzieliśmy, ale należą do naszej tradycji. Opowiadała mi o nich babka i starsi z wioski. Znam tego człowieka już 27 lat. Ciekawe jest to, że w trakcie narracji w pewnym momencie podkreśla autentyczność opowiadanej historii. Z naciskiem mówi, że nie jest ona mitem ani legendą, lecz zdarzyła się naprawdę. To nie jest fantastyczna baśń. Zinterpretowane przez antropologa opowieści ukazują inny wymiar. Dzięki odkrytym wizerunkom dziwne stworzenia Ebugogo zaczynają przyoblekać się w ciało. Rozdział drugi dotyczy istot Ebugogo. To pewna rekonstrukcja, kostium, w którym tancerz wciela się w Ebugogo. Ich obraz, wyłaniający się z opowieści mieszkańców wioski, zupełnie nie odpowiada różnego rodzaju wyobrażeniom duchów. Przede wszystkim Ebugogo żyły w bardzo konkretnym miejscu. Mówi się o nich, że wymarły. Duchy natomiast są nieśmiertelne. Opisy ukazują stworzenia dosyć nieokrzesane, głupie i mniej inteligentne od ludzi, podczas gdy duchy często pod różnymi względami przewyższają człowieka. Ebugogo nie mają wyjątkowych mocy. Ludzie z plemienia Nagekeo mówią wprost, że to nie są duchy, z wyraźną świadomością różnicy między tymi dwoma rodzajami bytów. Mieszkańcy regionu precyzyjnie, niczym antropolog, rozróżniają dwa typy opowieści. Te, które mówią o jednej istocie obdarzonej magicznymi mocami, oraz inne, o całej populacji niewielkich ludzi porośniętych futrem i pozbawionych nadnaturalnych zdolności. Jeszcze dziwniejsze wydają się świadectwa niektórych naukowców. Gdy byłem dzieckiem, rodzice i dziadkowie zabraniali mi bawić się w pobliżu lasu, ponieważ był zamieszkany przez niebezpiecznych, małych ludzi. Jako malec często słyszałem ich głosy. Właśnie wydawanym dźwiękom zawdzięczali nazwę Ebu Niu. Niektórzy powiadają, że stworzenia te już wymarły, ale są i tacy, którzy twierdzą, że one wciąż żyją. Wielokrotnie próbowano je łapać. Bez powodzenia.
Są bardzo małe i zwinne. Nikomu nie udało się ich schwytać. Sudah ada usaha dari mana mau menangkap, tapi sulit sekali untuk menangkap mereka. Rokus Due pochodzi z plemienia Nada. Urodził się na wyspie Flores. W tej kulturze, podobnie jak u ludu Nagekeo, można wierzyć w takie rzeczy. Nam, mieszkańcom Zachodu, to nie uchodzi, zwłaszcza jeśli jesteśmy wykształceni. Niektórzy, jak choćby mój brat, są przekonani, że te stworzenia wciąż żyją. Ebu Niu, Ebu Gogo, one są do siebie podobne. Słyszy się o nich wokół góry Ebu Lobo. Żyją w lasach porastających okolice. Pan w to wierzy? Tak. Wierzę. Moim zdaniem jest możliwe, a nawet bardzo prawdopodobne, że za tymi opowieściami kryje się realne spotkanie. Czy chodzi o małych hominidów, którzy mogą nadal żyć na wyspie? Według mnie takiej hipotezy nie należy z góry odrzucać. Czyżby fantastyczne opowieści nie były wytworem wyobraźni, lecz opierały się na faktach? Ludzie z wioski dali im przepaski biodrowe z palmowych liści. Potem podłożyli ogień. Nie wiadomo, czy ktoś się uratował. Nikt nie przeżył. Gdy wrócili do jaskini, wszystkie otwory zabarykadowano z zewnątrz wielkimi kamieniami. Odcięto im drogę ucieczki. Potem podpalono. Zginęli co do jednego. Uważa się, że Ebu Gogo zostali wybici przez lud Ua, który, jak wynika z historii ich rodu, około 200, może 300 lat temu, przyszedł na tereny, gdzie żyje do dziś. Sąsiadowały one z terytorium zajmowanym przez Ebu Gogo. Jeśli wierzyć genealogii klanu Ua, można przyjąć, że stworzenia zwane Ebu Gogo żyły jeszcze 200-300 lat temu. Być może opowieści o Ebu Gogo są odzwierciedleniem dawnego spotkania z człowiekiem z Flores, które wryło się w pamięć miejscowej ludności. Czy Ebu Gogo mogły żyć jeszcze w początkach kolonizacji holenderskiej? Czemu nie? Co prawda uważam, że wyginęły wcześniej, ale nie wykluczam, że przeżyły aż do czasów historycznych. Człowiek z Flores uświadamia nam, jak mało jeszcze wiemy, jak wiele niespodzianek kryje archeologia. Właśnie dlatego się nią zajmujemy. Czy doszło do spotkania ludzi współczesnych z przedstawicielami niewielkich hominidów, na co wskazuje folklor wyspy Flores? Opowieści mieszkańców byłyby pierwszym w dziejach ustnym przekazem upamiętniającym kontakt między dwoma gatunkami człowieka. Na razie jednak brak namacalnych śladów takiego zdarzenia. Pozostańmy więc przy dowodach naukowych, opartych na materialnych znaleziskach z jaskini Liangbua. Każda kość, każdy ociosany kamień pomagają kompletować portret hobbitów, którzy podali w wątpliwość nasze drzewo genealogiczne. Odkrycie człowieka z Flores wymaga radykalnych zmian w teorii pierwotnego afrykańskiego eksodusu. Trzeba zweryfikować zarówno jego czas, jak i gatunki hominidów, których dotyczył. Oto nowa koncepcja. Jakiś pierwotny gatunek człowieka opuścił Afrykę już 2 900 000 lat temu.
Skolonizował część Azji, migrując dalej niż sądzili uczeni, bo aż na odległe wyspy i na dłużej, bo aż do czasów nowożytnych. Być może wyspa Flores była jego ostatnią ostoją. Myślę, że wyniki naszych prac doprowadzą do fundamentalnej zmiany paradygmatu w paleoantropologii, co jest miłą wizją. Ludzie z wioski zemścili się w ten sposób za to, że Ebu Gogo porwali i zjedli dziecko ze wsi, bo oni byli kanibalami. Daleko stąd jest jaskinia? Daleko, na zboczu góry. Możemy poprosić o pozwolenie i pójść do tego miejsca. Byłem tam kiedyś. Zaprowadzę cię. Zrobili to mieszkańcy wioski Ua. Leży po sąsiedzku. Stamtąd było widać pożar jaskini. Płonął potężny ogień. Zrobili to ludzie z Ua. Podobno nie wszyscy zginęli, a ci, co przeżyli, przenieśli się na północny kraniec kotliny Soa. Na tym kończą się opowieści na ich temat. Warto byłoby przeprowadzić prace wykopaliskowe w grocie, gdzie ponoć podłożono ogień. Naprawdę nigdy nic nie wiadomo. Niecierpliwie się. W sektorze 17 wydobyto właśnie kawałek zęba Stegodona. Docieramy do czasów, w których żył hobbit. Lada moment wydobędziemy fragment zęba, a przy odrobinie szczęścia może czaszkę. Wydobyte z głębi jaskiń znaleziska wraz z żyjącą w ustnym przekazie ludzką pamięcią odsłaniają powoli fantastyczną historię wyspy Flores, na której żyły kiedyś obok siebie karłowate słonie, olbrzymie smoki i lilliputi ludzie.